pokażę wam Gyrosa z tej strony, bo z drugiej widać, że już połowy nie ma. Także tak, Andrzejku, czy jest dobry? Jest dobry. A wczoraj był jaki? Wczoraj było tak, że wszystkie składniki czuć były osobno, a teraz jest lepszy. No, to prawda. Jak spróbowaliśmy tak na świeżo... Na świeżo to jest tak se. To tak se, a jak się przygryzło przez noc... To jest całkiem sympatycznie. Słuchajcie, ja dzisiaj byłam u lekarza. Werdykt moich badań, myślę, że w tej sprawie pojawi się osobny film na kanale, bo może komuś pomoże. A teraz co robimy, Andrzejku? Zabieramy was na wycieczkę do Leroy Merlin i będziemy wybierać miskę. Se wesoło. Znaczy ogólnie mamy wybrane, na tym projekcie z Leroy było wszystko. Ale na kosztorysie nie ma nic. Tak, to prawda. No to dziwne, bo kosztorys nie zawiera informacji o toalecie i o zabudowie podtynkowej. A że mamy kupony z zakupu paneli i gresu do końca miesiąca? Do 1 września. No to lecimy sobie zobaczyć taki szybki tour po miskach, żeby sobie wybrać to, co nam się wybrało w Castoramce. Jest tak samo dobre jak to, co wybrane było w Leroy. I o! Zobaczycie na miejscu. Dotarliśmy do miskowego królestwa i rozmawialiśmy z panią od projektów, tylko nie tak, naszą. No, dlatego że słuchajcie, okazało się, że w naszym projekcie nie uwzględniono toalety zabudowy podtynkowej właśnie do kibelka i umywalki, ale prawdopodobnie wzięło się to z tego, że rzeczy, które wybraliśmy, nie są obecnie dostępne w tym sklepie. No i sobie szukamy, tak na razie. Wstępnie w necie patrzyłem na grochę i na gabarita. No to ogólnie rzecz biorąc, tu nie ma jakiegoś rocket science w tych podtynkach, no bo to jest jakieś po 6-8 sztuk danej firmy. A z takich misek, które tutaj na chwilę nam się rzucały oczy, to chyba coś takiego żeśmy patrzyli. Tak, bo chodziło nam o to, żeby to było właśnie prostokątne z zaobleniami na brzegach, bo tak miała wyglądać cała armatura. No i cena też nie jest na razie zła. 1400 za cały zestaw miska plus... Tylko to do wymiany, bo ma być czarny. Tak, tylko przycisk czarny, taki jak o... tu. Lecimy dalej oglądać, bo jeszcze pamiętam, że rokę patrzyliśmy. To jest złoty kibel. Jest i on. Złoty... A skromny. Tutaj nawet fekalia. O, a w środku jest czarny. Czyli nie widać, jak jest brudny. O, w sumie sprytnie. Może już ten czarny kibelek. Złote jajo, fajne. Znaczy nie chciałbym mieć, ale fajne. Śmieszne. Idziemy oglądać to dalej. Okrągłe. To jest chyba to, czy nie? Klowa, chyba tak się nazywał ten. No to zobacz, w osobnym zestawie kosztuje tysiaka, to wychodzi taniej w zestawie i to w ciul taniej. Bo tak jakbyśmy odseparowali zestaw, to byśmy zapłacili jakieś 1800. A tak wychodzi 1400, nie? Mhm. Nasz model. Tak. To jest to. Jest bardzo podobny, ale jest trochę bardziej zgrabny. To prawda, jak zobaczycie, to ten jest tutaj zdecydowanie szerszy i ta miska tutaj, ona nie ma takiego... Ona nie jest tu prosta, tylko ona jest tak delikatnie zaoblona po całości. A tutaj jest tak, że zaoblone są boki, a tu jest prosto. I jak patrzę sobie na zdjęcie naszego projektu, to jestem przekonana, że właśnie ten CDS wybieraliśmy. Właśnie dlatego, że jest bardzo prostokątny, ale te boki ma zaoblone. A co byś zrobiła? Bo ta jest droższa, tak samo miska kosztuje tysiaka, a ta miałaś miska plus kibel za 1400. No, trzeba zobaczyć, czy z Roki jest taki komplet do kupienia. Może jest. Z Roka nie ma zestawów. Nie ma podtynkowych. Trzeba to przemyśleć. A? No nie, no bo on też nie wygląda źle. No tylko tyle, że tam ten jest skrawniejszy. No wygląda gorzej, bo to jest strasznie tu, o tu. Tu jest strasznie, głębokie. A tam jak pokażesz z daleka, to będzie dobrze widać, że to jest takie właśnie... Mniejszy po prostu. Że to ma taki skos duży i to jest dużo skrawniejsze.
No cóż, no raz się wybiera i montuje, a i to jest na lata, nie? Ja bym, w sensie ja wybieram zawsze wizualnie, więc ja bym wybrała Rokę. No ale to jeszcze chwila. Ale tak, musimy o tym pomyśleć. Popatrzamy jeszcze, na razie bajo. Znaleźliśmy zestaw podtynkowy Roka, więc kłamczyłem. No i nawet nie wygląda źle. Nawet nie głupio wygląda, no. A? Do przemyślenia. A no. My już jesteśmy pod Dustin. Tak. Przejrzeliśmy sobie kibelki, wybraliśmy sobie misy, które nam się podobały, to już widzieliście. Tak. Idziemy teraz do domu obczaić sobie, jakie są w zestawie, co nam cenowo będzie pasowało. Tak. I zaupdate'ujemy was, co żeśmy wybrali. Potem jeszcze to prześlemy do Darka, żeby nam pomógł oszacować, czy to ma sens i gdzie mi tu lata. I czy jakby pobłogosławi nasz zakup. Tak. A przy okazji sobie popatrzyliśmy na armaturę do łazienki. No i ogólnie jesteśmy przekonani, że to, cośmy wybrali, jest spoko. Tak, najbardziej nam się podoba Omnires. No. Ale to pokażemy wam to później. Pewnie jak już po prostu przyjedzie, co? No, także zawijamy się i widzimy się w domu, albo nie widzimy się, zabzajtujemy was. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wracam do was już następnego dnia z update'em kibelkowym. Dzisiaj rano też już spędziłem chwilę czasu na przeglądanie jeszcze raz tych zestawów i powiem wam tak, że chyba najbardziej zdecydowanie jesteśmy na zestaw podtynkowy Grohe Solido, dlatego że ma ładny, mały, dosyć czarny guzik i pneumatyczną spłuczkę, co mi się podoba, bo teraz taką mamy. Do tego będzie miska sedesowa Roka Gap bezkołnierzowa. Zobaczycie ją też tutaj. I co? I tyle. A tak jeśli chodzi jeszcze o taką sytuację armaturowo-łazienkową, to podobają nam się zestawy armaturowe do kranu, do prysznica i też do bidetu firmy Omnires, model Parma. Czarne, ładne, zgrabne. Także no. Dajcie znać, co o tym myślicie. Słuchajcie, rozwiązanie naszej kibelkowej afery. Po rozmowach z Darkiem, który no, ma duże doświadczenie, większe niż nasze, okazało się, że nie bierzemy Grohe, które nam się podobało. Mi się podobało, bo ja lubię tę pneumatyczną spłuczkę. Natomiast są dwa mankamenty. Jeden z nich jest taki, że podobno trudniej jest wycyrklować z wycięcie w płytkach uchwytu na ten przycisk, że jest bardzo mała tolerancja błędu. W Geberycie tego nie ma. I druga rzecz, Kasia powiedziała, że ona nie lubi tej pneumatycznej spłuczki, bo czasami klika, jak kliknie się za lekko, to nie działa. A tutaj jest ta spłuczka mechaniczna, więc czuć od razu opór na guziku. No i to nie jest tak, że nie zadziała, no bo po prostu go wciskasz albo nie, nie? Dlatego mamy Geberita. Za mną było pana Darka. Miska bez zmian. Andrzej, jaki ten gabaryt ma przycisk? Przycisk jest srebrny, gdyż ponieważ... Zmieniliśmy koncepcję łazienki. No ogólnie mi też się podobają mega te krany czarne, armatura czarna. Natomiast opinie w necie na temat jakości tego, nie mówimy o samych głowicach i tak dalej, tylko o tej wykończeniu tym czarnym. O powłace. Że albo się odbarwia, po pierwsze kamień od razu widać, po drugie tam gdzie leży zazwyczaj woda gdzieś tam przy łączeniu na samej tej umywalce, to się to odbarwia, albo ten po prostu te wykończenie matowe odpryskuje. No ja się kicha. Tylko boję, że to się na nas zemści, bo od początku wszyscy nam odradzali tą czarną armaturę, a my ją sobie ubzduraliśmy i tak naprawdę wokół tej czarnej armatury stworzyliśmy koncepcję łazienki. Boję się teraz, że przez to, że cała armatura no, będzie srebrna, bo to nie jest tak, że tylko kibelek będzie ze srebrnym guzikiem, tylko cała armatura, w sensie będzie prysznic, baterie, lampy, wszystko będzie srebrne. Boję się, że ta łazienka będzie nijaka, przez to, że nie będzie miała żadnego punktu kontrastowego. Ale dobra, mamy stelaż do kibelka, a sam kibelek, Andrzeju, co to jest? Roka Gap, to się nazywa bezkołnierzowy. Tak, rimless, chyba tak się nazywa po polsku, bezkołnierzowy. To jest ten model, który oglądaliśmy w Leroy w Gigamarkecie. No i do tego, do kompletu mamy oryginalną matę Geberita, która kosztuje chore pieniądze. Ale no. Wiadomo, że będzie pasowała, więc już trudno. Raz zakup i tyle, nie? Tak.
No i tak naprawdę tyle, jedziemy teraz to zawieźć do domku i o. Korzystając jeszcze z tego, że jesteśmy na tle tego zielono-czarnego sklepu, możemy wam powiedzieć, że całość kosztowałaby nas ponad 2000, powiedzmy 100, ale mieliśmy w kuponach 1300 zł. 1309 zł. Które zebraliśmy kupując glazurę. I haczyk jest jeden. Tak. Tego kuponu z programu Dom nie można wykorzystać w zakupach online, mimo że się wybiera, w którym sklepie chcecie to zrealizować i możecie to nawet odebrać tutaj na miejscu. No. Nie, musicie pojechać do tego sklepu bez jakby odbierania tego wcześniej zamówionego zamówienia, pójść sobie do pana, który przyniesie wam to po prostu na stanie na sklepie i przy kasie aktywujecie kupon i Bailando. Tak, i śmiało można korzystać z kas samoobsługowych, jest to bardzo proste, kasa ładnie prowadzi, jak przez to przejść. Wracam do was z przyszłości, żeby zakończyć tego vloga. Wrzucam wam tu na dole listę produktów z kodami referencyjnymi. Znajdą się one też w opisie. A teraz dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Zostawcie komentarz, łapkę w górę. Możecie subskrybować i kliknąć dzwoneczek. I do zobaczenia.